Zastanówmy się teraz, ile to jest 46 dodać 43. Pozwólcie, że zapiszę to jeszcze raz w taki sposób. 46 dodać 43. To, co w takim przypadku robimy, to najpierw patrzymy na pozycję jednostek. Mamy tutaj 6 jednostek, dodać 3 jednostki. Można też powiedzieć 6 i 3, a 6 dodać 3 to po prostu 9. 6 dodać 3 to 9. I w ten sposób mamy 9 jednostek. Teraz idziemy do pozycji dziesiątek. Możemy spojrzeć na pozycję dziesiątek na dwa sposoby. Możemy po prostu dodać 4. 4 dodać 4 równa się 8, ale tak naprawdę, kiedy przeprowadzamy dodawanie na pozycji dziesiątek, to dodajemy 40 dodać 40 równa się 80. Możemy też to samo zadanie rozwiązać, rozpisując więcej szczegółów. 46 to to samo, co 40 dodać 6. Widzieliśmy to już wcześniej. Tym właśnie jest 46, a 43 to to samo, co 40 dodać 3. 40 dodać 3. Rozpisywaliśmy to już wcześniej w ten sposób. No jeżeli teraz dodamy, 6 dodać 3, mamy tu 6 dodać 3, czyli 9, a 40 dodać 40 równa się 80, czyli tu mamy 80. Razem 80 dodać 9 daje nam 89. I to jest właśnie powód, dlaczego to zrobiłem. Chcę wam pokazać, że kiedy dodajemy te czwórki z pozycji dziesiątek, to tak naprawdę dodajemy 40. Jeżeli czwórka pojawia się na miejscu dziesiątek, to reprezentuje 40. Jeżeli ósemka pojawia się na miejscu dziesiątek, tutaj, to reprezentuje 80.